Witam. Dzisiaj parę słów o notesach, które zrobiłem z różnych okładek. Oto powieść Saula Bellowa była kiedyś w środku. Była tak zniszczona, że właściwie nadawała się do wyrzucenia, ale za to okładka w bardzo dobrym stanie. W związku z tym wprowadziłem do środka papier Clairefontaine 120 gramów. Tutaj z takim liniuszkiem w środku, że widać, można pisać w nim, mając jakby w tle linię. I tak to wygląda. Kolejna edycja, to miałem kawałek skóry z jakiegoś starego notesu. W związku z tym, żeby się nie zmarnował, także ciachnąłem jakiś papier, ten sam Clairefontaine'owski, do środka i kolejny notes tak powstał. Jeszcze jeden. To taka okładka, właściwie portfel, który miałem przerobić na notes, ale właściwie sobie myślę, po co przerabiać? To jest okładka, której tylko w środku brakuje wkładki notesowej, można je wymieniać. W związku z tym zszyłem ten sam papier, co poprzednio Clairefontaine'owski, taką okładkę oprawioną miękką, żeby dobrze pasowało do tego notesu, na grzbiecie wzmocnione, bo oczywiście kartki są szyte. No i tyle. Można to włożyć do środka, jak się zużyje, zrobić następny wkład i używać okładkę dalej. A na koniec najgrubsze pozycje. Tutaj jest kilkadziesiąt, 120 kartek, prawie 240 stron, posmarowane na brzegach Iroshizuku brązowym. No i twarda okładka oklejona skórą, także to jest oprawiona w skórę, szyte, i ten sam papier Clairefontaine 120 gramów, kość słoniowa. Dość grube, ciężkie. No i dorwałem, a właściwie brat kupił w Czechach samą taką okładkę. Chyba to gdzieś koniec XIX wieku. Mocno sfatygowana, ale jeszcze można ją wykorzystać, bo ma bardzo ładny grzbiet. No i po zszyciu i włożeniu do środka tego samegoż papieru Clairefontaine 120 gramów Ivory uzyskałem taki oto notes książkowy. Na półce może stać i udawać drugi tom Tomasza Manna, Młodego Józefa. Co jeszcze tutaj wykombinowałem? Jako że zgubiłem zakładkę Midori łącznie z notesem, wykombinowałem sobie ze skóry takie coś, co tutaj wkłada się do środka. Jak widać, trzyma się dobrze, mimo że w ogóle nie jest zamocowane. Faktura skóry, która jest taka chropowata, powoduje, że po zamknięciu, jak to widać, to wszystko giętkie jest, po zamknięciu to się w ogóle nie wysuwa i pióro się trzyma się dobrze w takiej okładce. Wystarczy to włożyć do notesu, zamknąć, na gumkę zatrzasnąć, no i proszę, trzyma się i nie wypadnie, a właściwie całe pióro jest ochronione, w środku się nie podrapie, bo to skórka, a z zewnątrz jest ochronione i także w torbie się nie poniszczy. Dziękuję za uwagę.